Witajcie na kanale Kaczma TV. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat montażu i demontażu śmigieł w DJI Mavic Air. Jest to bardzo prosta czynność, która nie wymaga od nas żadnej specjalistycznej wiedzy, ani tym bardziej żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy tylko i wyłącznie odpowiedni chwyt. I wykonanie prostej czynności, która umożliwi nam demontaż śmigła. Aby się do tego zabrać, najprościej będzie nam rozłożyć wszystkie ramiona naszego drona, tak żeby mieć swobodny dostęp do każdego śmigła osobno. Aby zdemontować śmigło, konieczne będzie złapanie jednego z ramion i unieruchomienie silnika. Zwróćcie uwagę, że ramię razem z tymi paseczkami są częścią nieruchomą. Natomiast silnik wraz ze śmigłem i systemem jego montażu jest elementem ruchomym, w związku z tym konieczne będzie unieruchomienie tego silnika tak, żeby mieć swobodny dostęp do śmigła i możliwości jego uchwytu. Aby zdemontować śmigło, wystarczy docisnąć je do środka. Charakterystycznym elementem tej czynności będzie delikatnie wysunięty pręcik środkowy. On oczywiście jest elementem stałym, natomiast w chwili, kiedy śmigło jest dociśnięte, on zaczyna być widoczny. No i w tym momencie możemy wykonać ruch na dwa sposoby. Pierwszym będzie obrót śmigła i jego wyciągnięcie. Natomiast drugim ruchem będzie dociśnięcie i obrót samym silnikiem. To już kwestia, jak to woli. Zazwyczaj ja unieruchamiam silnik, wciskam śmigło. I przekręcam je sobie, aby wyciągnąć. Tutaj nie ma tak naprawdę reguły w prawo w lewo, ponieważ dwa śmigła są wykręcane w lewą stronę, natomiast dwa śmigła są wykręcane w prawą stronę. Kiedy odkręcacie śmigło, poczujecie, że w jedną stronę stawia ono opór, natomiast w drugą stronę bez problemu możemy je odkręcić i wyciągnąć. Elementem charakterystycznym jest to, że w mocowaniu znajdują się dwa otwory po dwóch stronach, i po prostu trzeba w te otwory wcelować. I tym samym, aby zamontować śmigło, właśnie musimy wycelować w te dwa otwory, a następnie wcisnąć śmigło i analogicznie przekręcić je lub poruszyć samym silnikiem. To już jest kwestia tego, w jaki sposób będzie Wam wygodniej. Jeżeli chodzi o montaż i demontaż śmigieł bez białego oznaczenia, Powiedzmy, yy, ponieważ te śmigła występują po przeciwległych stronach, jest to dokładnie ten sam system. W tym wypadku akurat te śmigła odkręcają się w drugą stronę. Tak, a więc ściągamy. Jeżeli chcemy przyczepić, wciskamy i przekręcamy. Śmigło jest zablokowane. Wciskamy, przekręcamy, śmigło jest odblokowane. Elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest system oznaczenia śmigieł. W zestawie z DJI występują dwa rodzaje śmigieł. Są to śmigła z takim oto białym oznaczeniem i śmigła bez białego oznaczenia. Tutaj też możemy zwrócić uwagę, że mamy tak jakby podział na śmigła prawe i lewe, a więc zobaczymy, z której strony jest to zaokrąglone pióro. To nie jest tak, że śmigła z oznaczeniem i bez oznaczenia występują z tyłu i z przodu, i taka jest reguła. Zwróćcie uwagę, że Śmigła białe są zastosowane po przeciwległych końcach, i analogicznie montujemy śmigła czarne również po przeciwległych końcach. W jaki sposób rozpoznać, które śmigło gdzie powinno zostać zamontowane? Jest na to bardzo prosta metoda. Zwróćcie uwagę, że te śmigła mają dwa białe paski, i analogicznie na silniku również znajduje się takie białe oznaczenie, co oznacza, że to śmigło pasuje do tego, do tego silnika. Analogicznie czarne śmigła montujemy na silnikach, które nie posiadają żadnego oznaczenia, i wykonujemy to dokładnie tak, jak pokazałem przed chwilą, wciskając i przekręcając. Jeżeli obawiacie się, że te białe paski mogą kiedyś zniknąć, albo chcielibyście je zamalować, aby poprawić chociażby wygląd waszego drona, nie musicie się obawiać. DJ zastosował taki system montażu śmigieł, który zresztą. Można zaobserwować już chociażby patrząc od spodu. Oba śmigła różnią się troszkę budową. Tutaj obok tej dziurki, w który wchodzi pręcik, na jednym ze śmigieł występują takie plastikowe wystające elementy, natomiast na drugim są to po prostu wycięcia. Także te śmigła i tak się różnią, co oznacza, że jeśli będziecie chcieli podjąć próbę, Mniej lub bardziej celowo zamontowania śmigła czarnego na silniku z białym oznaczeniem będzie to po prostu niemożliwe, gdyż nawet odpowiednio wcelowując i wciskając, nie ma możliwości, aby takim śmigłem obrócić i je zamontować na stałe. W przeciwieństwie do prawidłowo oznakowanego śmigła, które pasuje dla tego silnika. Także jest to system całkowicie, że tak powiem, idiotoodporny. Nie ma możliwości, abyście źle coś zamontowali. I ten dron Wam spadnie lub ulegnie jakiemuś uszkodzeniu. Jest to bardzo prosty mechanizm. Podsumowując, śmigła montowane są po przeciwległych końcach. Aby odróżnić, które gdzie ma być zamontowane, posługujemy się tymi białymi oznaczeniami na silniku oraz na śmigle białe do białego, czarne do czarnego. Aby przystąpić do demontażu śmigła, wystarczy unieruchomić silnik i wcisnąć śmigło do środka, po czym przekręcić je w prawo lub w lewo w zależności, które śmigło demontujemy. I analogicznie, aby zamontować śmigło, musimy po prostu wcelować w otwory, przekręcić i śmigło jest zamontowane. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o montaż i demontaż śmigieł. Generalnie ja tych śmigieł w ogóle nie demontuję. Korzystam ze standardowego etui dołączonego przez DJ. -a. Także nie mam powodów, aby te śmigła demontować. Gdybym jednak decydował się schować drona do kieszeni, ewentualnie do jakiegoś plecaka, warto pomyśleć o demontażu śmigieł, dlatego że są to jednak elementy, które wystają, co oznacza, że mogą ulec gdzieś tam uszkodzeniu. Można zahaczyć i po prostu wyłamać to śmigło, a nawet i uszkodzić cały mechanizm mocujący, wyłamując ten cały plastik nad silnikiem. Nie demontujcie, jeżeli nie musicie śmigieł, dlatego że te śmigła gdzieś tam troszkę dodatkowo chronią silniki przed dostawaniem się brudu. Natomiast, jeśli tutaj się dostanie jakiś piasek lub coś innego, może się okazać, że silnik trzeba będzie całkowicie wymienić. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Zapraszam Was do sprawdzenia tej techniki w praktyce. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie oczywiście w komentarzu do tego filmu. Pozdrawiam serdecznie.